Conchita, Radio Conchita, mówimy, że filozofują w Radiu Tok FM o duszy. Czym jest dusza? Trzeba było być tak mądrym człowiekiem jak pan Szymon Kobyliński, który przyniósł Biblię i powiedział, że ceni Świadków Jehowy, dlatego że wierzą, że dusza to człowiek, że do wojska nie idą i że krwi nie biorą. Bardzo ładnie powiedział, a tutaj dziady filozofują, że dusza to relatywistyczny spokój. Polityka krzyżna polega na okrążeniu twierdzy Europy, okrążeniu Niemiec. No, jakakolwiek próba uproszczenia tego jest krzywdą. Więc to daje jakieś, stwarza przed Polską jakieś perspektywy, gdyby potrafiła to oczywiście wykorzystać, ale o tym za chwilę. Proszę Państwa, czy dusza to jest to samo, co sumienie? Niestety mieliśmy pecha. Niestety mieliśmy pecha, bo 11 września 2001 roku atak, który stosuje Amerykę, zmienia priorytety polityczne Stanów Zjednoczonych. Priorytetem politycznym staje się wojna z terroryzmem, cokolwiek by to miało oznaczać. I do tej wojny z terroryzmem Stany Zjednoczone potrzebują sojuszników, między innymi Niemiec i Francji. W związku z tym o żadnym okrążaniu już nie ma mowy. Ale została taka resztówka tej aktywnej polityki w Europie w postaci właśnie ekscytowania zarzewia konfliktu między Cesarstwem Rosyjskim a Cesarstwem Brytyjskim, którego Niemcy są politycznym kierownikiem, ekscytowania zarzewia konfliktu między tymi dwoma cesarstwami. Dlaczego? No nie trudno się domyślić. Gdyby taki konflikt rzeczywiście rozgorzał między Rosją i Niemcami, to Niemcy musiałby przyjaźń z Stanami Zjednoczonymi. I Stany Zjednoczone tej przyjaźni, ten przyjaźń by Niemcom zaoferowały, ale oczywiście na swoich warunkach, a nie na warunkach niemieckich. I w ten sposób wróciłyby za aprobatą Niemiec do polityki europejskiej jako jej główny organizator. Do tej polityki Stany Zjednoczone, do polityki wzniecania zarzewia tego konfliktu, Stany Zjednoczone potrzebowały dywersantów. I trzech dywersantów się zgłosiło. Gruzja, Ukraina i Polska. Nawet i ten to była właśnie ta polityka jagiellońska pana prezydenta Kaczyńskiego. Nie była błędem, nie było sprzecznie z polskim interesem państwowym. Natomiast błędem pana prezydenta Kaczyńskiego było to, że podjął się tej niebezpiecznej roli amerykańskiego dywersanta w Europie Wschodniej za darmo. Za darmo. Człowiek, nie część. W kontekście sytuacyjnym Biblii człowiek jest duszą, nawet każde zwierzę. Dusza może być głodna, dusza może ronić łzy z żałości, czyli płakać. Dusza może się śmiać, chce jeść mięso i może umrzeć. Nie ma co filozofować. Biblia mówi prosto, że duszą jest istota ludzka, nefesz. Dlatego Jan, ten Szymon Kobyliński przyniósł Biblię i powiedział, bardzo was cenię, bo dla was duszą jest człowiek, do wojska nie idziecie, krwi nie bierzecie. Tak, tylko że się bał tego, że się wyda. Nie chciał powiedzieć, bo... Proszę Państwa, jeszcze nie przebrzmiały echa deklaracji prezydenta Obamy 17 września 2009 roku, a już został stworzony w Rosji. Po to, żeby przybyła na Jasną Górę delegacja świętokrytych zakonników. Poprosili o przekazanie im kopii cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Tę kopię obrazu cudownego mieli zawieźć do Rosji. W Koranie jest napisane, kiedy Pan powiedział aniołowi, zapoczątkowało w stosunkach polsko-rosyjskich okres dyplomacji ikonowej. Okres dyplomacji ikonowej. Używam tego określenia przez analogię do dyplomacji pingpongowej między Chinami i Stanami Zjednoczonymi w latach 70. W latach 70. Stany Zjednoczone nie miały z Chinami żadnych stosunków. Żadnych. No a trzeba było jakoś zakończyć wojnę w Wietnamie. No i jak to zrobić bez utraty twarzy? No to jest szalenie trudny problem. Ale rada w radę urazono, że do Pekinu pojedzie drużyna z Ameryki, pojedzie drużyna tenisa stołowego. Otwórzmy nasze mózgi. Ktoś musiał tam odebrać z lotniska, ktoś musiał tam zawieźć do hotelu, no zająć się nimi. I tak od rzemyczka do koniczka doszło aż do
tworzenia stosunków dyplomatycznych z prezydentem uporządkować, skąd to zło się bierze z tej duszy. Otóż św. Ignacy Loyola dosyć to jakoś obrazowo w regułach rozpoznawania duchów ujął w czytaniach duchowych. I to odpowiada antropologii chrześcijańskiej. Mianowicie nie należy zapominać, że każdy człowiek ma swoją duszę, co oznacza też wolę. Człowiek jest duszą, ciemnoto. Tyle się dziadku czy za pieniądze oczywiście. Dlatego nic nie wiem. Do Warszawy. I te inspiracje do dobra i do zła, one zawsze idą komplementarnie. To są dla mnie dużym odkryciem. Duchy działają parami. Jak ktoś mówi, że tu działa duch zły. I zgadzam się, ale działa też dobry. I wcale nie musi być wierzyć ze złym. Duch to nie człowiek. Ale jest jednym, czy jest dwoma? Katolickie określenia to nas nie interesują. Dwa rodzaje duchów. Nie można dobro ze złym połączone w jednej osobie, nie ma zmiany. Czasami jest dobry, czasami jest zły. Duch to jest moc. Duch to nie jest człowiek. To więc nie może być zły. Debilu. To się tak przyjęło. Mówi się katolików. Ja tu mówię o dwóch zewnętrznych siłach, źródłach inspiracji. A niezależnie od dwóch zewnętrznych źródeł siły inspiracji, to człowiek jest decydentem. Jest tym człowiek, który decyduje, za czyją inspiracją pójdzie dobro czy zło. Ksiądz Mariusz mówi o bytach, o osobach anielskich, które z zewnątrz dają na inspiracje dobre i złe, ale to nie one o to, co się decydują, jak Kościół uczy, że nie będziemy potępieni z powodu podszeptów złych duchów i nie będziemy zbawieni z powodu podszeptów aniołów. Bo ostatecznie decyzja należy do nas, natomiast inspiracje są zewnętrzne, dobre i złe, ale one nie usuwają naszej podmiotowości, naszej woli, naszej odpowiedzialności. To jest coś, co dotykamy pierwszy raz i to jest bardzo ważne. Otóż istnienie innych bytów fizycznych, istnienie ich, pomimo że my nie jesteśmy w stanie ich zobaczyć, zostało zaniechane. Nikt już w to nie wierzy. A jeśli... Jeśli wieku trochę wierzę, to znowu cała kultura nowoczesna próbuje wmówić ludzi, że magia, że trzeba teraz bajki dla dzieci, teraz są zwariowane, że nie zawsze chcemy tego słuchać, można wpłynąć, robić i ja dostaję mnóstwo pytań. Czy drugą jakąś magię można wpłynąć na to i na to i na to? Te byty istnieją, kontakt między nami jest, ale nie dajmy się zwariować. Konwergencja między bytami a nami? Tak, bo my też jesteśmy bytem. To, że jesteśmy z gęstszej materii, widzimy, że to nie znaczy, że oni nie istnieją i odwrotnie. Tak, są kontakty, tak jest napisane w Starym Testamencie, tak jest napisane w Nowym Testamencie, tak jest napisane w Koranie. Że aż stał się przyczyną II wojny światowej. Jakby tak tylko trochę naokoło na to spojrzeć. Przecież jest powiedziane, że aniołowie są robione, są stworzone ze światłości, ze światła, prawda? To są pewne promienie, które my nie widzimy. Istnieją, istnieją. My co niedzielę wyznajemy, że wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela rzeczy widzialnych i niewidzialnych. A więc rzeczy niewidzialne to są właśnie aniołowie, to są byty niewidzialne, to są duchy, które oczywiście no, nie dają się empirycznie wykazać, to jest kwestia wiary. Nie da się tego zważyć, to co pan redaktor mówił, że dusza waży 21 gram, to oczywiście są legendy krystyckie, ale nie tak istnieje. Przyczyna wojny światowej, więc chyba każdy rozumie, że w interesie pokoju światowego takie przyczyny należy eliminować i to w miarę możliwości jak najszybciej. No to też musi jeszcze żagle odpowiednio do nich ustawić, bo można mieć wiatr, nie płynąć tam, gdzie się chce. Ani słowem nie zaprotestowała przeciwko temu, więc widocznie podziela jeszcze widzenia. I umiejętności. No tak, i umiejętności. Modlić się. No i rozeznawać. Tutaj rozeznanie duchowe polega na tym, żeby się przysięgać dobrym duchem, inspiracją dobrą. Tak czasami może iść przez dobrą lekturę, przez spotkanie dobrego człowieka mądrego, która może być bezpośrednio, bo Bóg niekiedy poucza bezpośrednio. Niekiedy może być przez rachunek sumienia, przez pewną retrospekcję, przez nauczenie z doświadczeń. Tutaj jest taka piękna przysłowie, pierwszy polski. Cieszy mnie Rym, mądry Polak po szkodzie.
zostało proklamowane strategiczne partnerstwo NATO i Rosja. Już nie tylko niekiedy możemy uczyć się na błędach, ale nie na każdych błędach, tylko na błędach zreflektowanych. Więc ta zdolność refleksji nad swoimi błędami, aby ich nie powtarzać, to też jest jakaś dobra inspiracja. Więc jakby z nas, ludzi, wypływają rzeczy dobre i złe. I to trzeba rozeznawać, dzielić, złe rzeczy odrzucać, korygować. A fundamentem tego porządku politycznego jest strategiczne partnerstwo rosyjsko-niemieckie, którego kamieniem węgielnym jest podział Europy na strefy wpływu w prawie dokładnie wzdłuż linii Ribbentrop-Mołotow. Prawie dokładnie, bo republiki bałtyckie tym razem leżą po zachodniej stronie kordonu, czyli po niemieckiej stronie kordonu, a nie po stronie rosyjskiej. Ale poza tym linia Ribbentrop-Mołotow przebiega tak samo jak w roku 1939. Co było dobre wtedy, to jest dobre. I teraz państwa poważne nie odchodzą od celów politycznych, które sobie kiedyś postawili. Takie były skutki resetu dokonanego 17 września 2009 roku przez prezydenta Obamy. Strategiczne partnerstwo NATO-Rosja stwarza pewne konieczności również dla Polski. Bo nie może być tak, że całe NATO, którego Polska jest członkiem, pozostaje w tym partnerstwie Rosji, tylko Warszawa Moskwa. Dwumetrowy tak być nie może. Polska musi się odnaleźć w tym strategicznym partnerstwie z Rosją i dlatego w sierpniu 2012 roku, teraz lepiej rozumiemy na tle porządku wyspańskiego, to spotkanie metropolitycy Ryla z arcybiskupem Józefem Michalikiem i podpisanie porozumienia o pojednaniu między narodami polskim i rosyjskim. To jest efekt tego strategicznego partnerstwa NATO-Rosja. Wszystkie koła muszą kręcić się dla zwycięstwa, prawda? I arcybiskup Michalik powiedział wtedy w wywiadzie prasowym, że na tym etapie nie powinniśmy tego nie uczynić. 100 000 rzeczy z czasem też potężne moce zostały tutaj zaangażowane. Moce, przez które ugina się każde kolano. Niebieskie, ziemskie i piekielne. Proszę Państwa, wydawało się, że porządek lizboński jest no, już zatwierdzony i nic tutaj się nie zmieni przez najbliższe dziesięciolecia, być może nawet przez najbliższe 100 lat. Ale zdarzyła się nieprzyjemna rzecz. Mianowicie prezydent Obama doznał za sprawą zimnego rosyjskiego czekisty Putina upokorzenia w Syrii. W efekcie tak zwanego szczytu w Deauville, który odbył się w październiku 2010 roku. W tym szczycie uczestniczyły trzy osobistości, mianowicie rosyjski prezydent Medwiediew, francuski prezydent Sarkozy i nasza złota pani z Berlina. Na tym szczycie w Deauville zapadła, prezydent Sarkozy dostał zgodę na pogłębienie integracji w ramach tak zwanej Unii Śródziemnomorskiej, która była rodzajem kieszonkowego imperium francuskiego. I miesiąc po tym szczycie w Deauville, jak Państwo pamiętacie, szczyt w Deauville w październiku 2010 roku, a już na początku grudnia 2010 roku w Tunezji tamtejszy naród powstał przeciwko tamtejszemu tyranowi w ramach rewolucji jaśminowej. Odbyło się to prawdopodobnie za wiedzą gazety francuskiej, dlatego że przedstawiciele wszystkich partii opozycyjnych byli na emigracji w Paryżu. Więc rozumiem, że francuska rozwiedka przygotowała to. No i ta rewolucja jaśminowa z Tunezji natychmiast się rozlała na kraje sąsiednie, na Egipt i na Libię. Gdzie włączyły się również Stany Zjednoczone. Proszę Państwa, doprowadziła rewolucja zimowa w tych wszystkich krajach, doprowadziła do obalenia tamtejszych tyranów. Prawdopodobnie zostało to uzgodnione z ruskimi szachistami.
ja nie mogę stwierdzić, jakoby Kościół kiedykolwiek stwierdził, że kobieta nie ma duszy. Najlepszym dowodem jest to, iż na przykład w Ewangelii Świętego Łukasza kobiety odgrywają tam rolę pierwszorzędną, a na przykład Święta Maria Magdalena, ona nazywana jest apostołką apostołów. Ona przekroczyła sprawność Świętego Piotra apostołów. Tak naprawdę, no, po prostu to twierdzenie, jakoby kobieta nie miała duszy, to jakieś... Ale to nie oznacza, że ma duszy. Jakaś, no nie, no, apostołem to może być ktoś, kto ma na tyle miejsca w duszy, żeby tam się Duch Święty jeszcze zmieścił. A Maria Magdalena, która była pierwsza w grzechu, pierwsza w nawróceniu. Tymczasem, no, wyraźnie... Niech Państwo zobaczą, jacy to są prymitywni ludzie. Przecież po co to filozofować, tak? Takie głupoty gadać. Każdy człowiek jest duszą, czy to mężczyzna, czy to kobieta, bo to nie ma żadnego znaczenia. Że to są tak prymitywni ludzie, że skoro Maria Magdalena była apostołką Jezusa Chrystusa, to przecież niemożliwe, żeby ona w pierwszej kolejności nie była duszą. Przypuszczenie. Czy jakieś wątki są, że ona jest duszą, albo ona nie jest duszą, ona może bardziej jest duszą, albo ona nie jest duszą bardziej. Może ktoś inny jest duszą, a ona nie, ale to niemożliwe, bo ona jest apostołką Chrystusa, to ona musi mieć duszę. Ona jest duszą, to trzeba od szkoły podstawowej, biblijnej, żydowskiej, to wyjaśnić. Słowo nefesz hebrajskie to jest dusza z krwi i kości, która płacze, która chce jeść mięso i która może umrzeć, co logiczne jest. Dlaczego Polacy są tacy ciemni? Ja nie rozumiem tego, że przez średniowiecze zahukani, bo przestraszeni, no, nastraszeni piekłem, mękami, po co w to było wierzyć, po co? Są tacy, to w nic tam niczego nie boją się, bardzo dobrze robią, ale ja widzę, że ci to zastanawiają się, bo oni nie wiedzą. Są to takie tematy, proszę Państwa, król Saul, my tutaj mamy, do mnie przychodzi król Saul jako do wróżki Endor i on dobrze wiedział, że ma do mnie nie przyjść, król Saul. Dobrze wiedział, że ma nie chodzić do wróżbitów, do czarowników, do czarnoksiężników. Stronę będzie nasz nieszczęśliwy kraj. A jednak przyszedł. Na razie popiera Ukrainę, ale to zaraz się zmieni. Ale nie martwmy się Ukrainą. Co tam będzie, to będzie. Co Bóg da, to będzie. Zwróćmy uwagę na pewną rzecz. Przypomnę. Niemcy i Francja realizują, znaczy wyznają doktrynę polityczną europeizacji Europy. Fundamentem polityki europejskiej według Niemiec i Rosji jest strategiczne partnerstwo rosyjsko-niemieckie. Polska już dwa razy odpowiedziała pozytywnie i dwa razy niestety za darmo. Kiedy prezydent Obama był w Warszawie, dwukrotnie mówiłem na antenie Radia Maryja, że teraz nie powinniśmy popełnić po raz kolejny błędu zrobionego przez prezydenta Kaczyńskiego, a wcześniej jeszcze przez prezydenta Kwaśniewskiego, który z premierem Müllerem wysłał wojsko do Iraku, żeby to robić za darmo. Przynajmniej dwie sprawy powinniśmy dla Polski przy tej okazji, skoro już się podejmujemy, pełnić rolę, niebezpieczną rolę amerykańskiego dywersanta we wschodniej Europie, to przynajmniej dwie sprawy powinniśmy dla Polski załatwić. Pierwsza sprawa to jest uzyskanie obietnicy solennej rządu amerykańskiego, że już nigdy pod żadnym pozorem nie będzie na Polskę naciskał w sprawie żydowskich roszczeń majątkowych. To po pierwsze. Po drugie, Polska, która się podjęła roli amerykańskiego dywersanta w Europie Wschodniej, siłą rzeczy staje się państwem frontowym. A skoro tak, to powinna być potraktowana przez Stany Zjednoczone jako, jak i tak samo jak inne państwo frontowe, to znaczy Izrael. I powinniśmy dostać kroplówkę finansową, 4 miliardy dolarów rocznie, plus różne tam udogodnienia wojskowe. Gdyby ktoś taką propozycję
prezydentowi Obamie w imieniu Polski złożył, a on by nam odmówił, to by była istotna informacja, że chce nas stłamsić i zostawić z dzieckiem. To powinniśmy się 10 razy zastanowić, co właściwie przystoi nam robić. Natomiast jeśli by nam nie odmówił, no to za 4 miliardy dolarów moglibyśmy sobie kupić baterię rakiet Patriot, która byłaby rzeczywiście, trochę byśmy się czuli raźniej. Bo tak to nasze państwo jest właściwie rozbrojone. Dopiero myślimy o tym, jakby tutaj się dozbroić. Ale no myślimy o tym, proszę państwa. Prezydent Komorowski przeznaczył 140 miliardów złotych na 10-letni program modernizacji sił zbrojnych. Czyli około średnio 14 miliardów złotych rocznie. Czy to dużo, czy mało? Dla porównania podam inną kwotę. Mianowicie koszty obsługi długu publicznego w ubiegłym roku przekroczyły 50 miliardów złotych. Takie to są proporcje. Takie to są proporcje. Więc nie łudźmy się, że to w sposób istotny zmienia, że tak powiem, sytuację Polski. Nie, gdybyśmy uzyskali te przynajmniej, to zrobiliśmy coś za darmo i rzeczywiście pan minister, znaczy pan marszałek Sikorski w podsłuchanej rozmowie powiedział, że sojusz polsko-amerykański jest szkodliwy, bo daje Polsce złudne poczucie bezpieczeństwa, że zrobiliśmy Amerykanom za przeproszeniem laskę za darmo. No to prawda, ale to jego wina, że tak się stało. To on jest odpowiedzialny za to, że robi laski za darmo, tak się nie... bo powinien zostać zdymisjonowany. Niezależnie od tego, że jest prawdomówny w rozmowach prywatnych, powinien zostać zdymisjonowany nie za to, co powiedział, tylko za to, czego nie zrobił, jaki interes Polski zaniedbał. Bo prezydent Obama jest prezydentem Stanów Zjednoczonych. On nie ma obowiązku troszczyć się o polski interes państwowy. Troszczyć się o polski interes państwowy powinni nasi umiłowani przywódcy. A jeżeli oni czekają, że prezydent Obama im to zaproponuje, to się nie doczekają, bo prezydentowi Obamie, który ma do czynienia z takimi filutami, to tylko mów to graj. No dlaczego on ma się troszczyć o polski interes państwowy? Jak ktoś mu robi za darmo, no to tak, dawać mi tu więcej takich kandydatów, prawda? Proszę państwa, więc... Polska po raz drugi podjęła się roli amerykańskiego dywersanta w środkowo-wschodniej Europie. Już kończę. Na coś takiego Niemcy patrzą z irytacją. Niemcy patrzą z irytacją, bo doktryna niemiecka mówi o europeizacji Europy i o strategicznym partnerstwie niemiecko-rosyjskim. Polska dywersja to jedno i drugie rozsadza. Niemcy mogą patrzeć na to z rosnącą irytacją. I nie jest wykluczone, że pewnego dnia, jeśli sytuacja w Europie Środkowej się rozwinie w kierunku dalszego zamętu, a może się tak rozwinąć, to Niemcy mogą dojść do wniosku, że trzeciego razu już nie będzie. Trzeciego razu już nie będzie, pozałatwiają swoje sprawy. I tylko jedna uwaga. Proszę państwa, to, że Niemcy mogą pozałatwiać swoje sprawy, co oznacza po prostu rozbiór Polski, scenariusz rozbiorowy. Nawet przy dużym zobojętnieniu społeczeństwa polskiego na sprawy publiczne, pojawienie się już w jaskrawych konturach scenariusza rozbiorowego mogłoby wywołać po naszej stronie jakiś desperacki odruch obronny. Nieskuteczny, spóźniony, ale mogłoby. I taki odruch obronny trzeba było szybko spacyfikować. W takich momentach bardzo liczy się interpretacja tego, jak to zostanie przedstawione światu. Czy zostanie to przedstawione światu jako brutalne zdławienie polskich aspiracji niepodległościowych? A takie przedstawienie mogłoby, z uwagi na to, że swąd po Oświęcimiu jeszcze się nie rozwiał w powietrzu całkiem, mogłoby skomplikować różne niemieckie projekty i inne.
Ale jeśli się to przedstawi jako światu, jako spacyfikowanie, stłumienie wybuchu dzikiego, organicznego, polskiego antysemityzmu, no to państwo sami wiecie, że nikt nie będzie tu pyskował. Wszyscy powiedzą, o to wreszcie ktoś to zrobił, wreszcie ktoś zrobił porządek. Tylko to trzeba, taką interpretację trzeba uwiarygodnić. I dopiero w tym kontekście możemy ocenić ciężar gatunkowy i polityczne skutki ewentualnej realizacji żydowskich roszczeń majątkowych wobec Polski, które są szacowane na 60, może nawet 65 miliardów dolarów. Środowisko, które dysponowałoby na terenie Polski majątkiem tego rzędu, miałoby dominującą pozycję ekonomiczną, a co za tym idzie, dominującą pozycję polityczną. To by po prostu była szlachta. I każdy bunt Polski przeciwko tej szlachcie zostałby właśnie tak wiarygodnie przedstawiony, tym bardziej, że opinia światowa jest intensywnie do tego przygotowywana. Całe sztaby ludzi pracują nad tym, żeby zgrać niemiecką politykę historyczną z polityką historyczną żydowską. Wyrazem tego zgrania jest chociażby film Nasze Matki, Nasi Ojcowie, który jest tylko wierzchołkiem góry lodowej. Także stoimy wobec tego rodzaju możliwości. Stoimy wobec tego rodzaju możliwości i obawiam się, że nie jesteśmy na taką ewentualność ani politycznie, ani militarnie, ani nawet psychicznie przygotowani. Dziękuję bardzo. Ale jest Armagedon. Dobrze zakończył. Korzystając z uprzejmości studia mediów narodowych, gościć będę Stanisława Mikołkiewicza. Zamierzam poruszyć cały szereg kwestii, począwszy od niesławnej ustawy poprzez antypolonizm Unię Europejską, aż po kwestie historyczne. Zapraszam. Dzień dobry, witam pana redaktora. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Od razu na dzień dobry chciałem rozpocząć od takiego pytania z górnej półki. Mianowicie, czy nie chciałby pan czasem nie mieć racji? Och, bardzo często, dlatego że ja prezentuję obraz sytuacji taki, który nie jest krzepiący, nie jest optymistyczny. No i sam bym wolał, żebym się mylił, ale no niestety na razie wydarzenia rozwijają się w złym kierunku. No i sam jestem troszeczkę tym kierunkiem przerażony. A pytam to w kontekście konkretnie, kiedy to pan redaktor był kiedyś uprzejmy taki jak wysunąć postulat, że skoro już udzielamy się w różnych tam porządkach na Bliskim Wschodzie, to powinniśmy Ameryce postawić taki nieformalny warunek, żeby Ameryka nie popierała w przyszłości różnych roszczeń. I teraz biorąc pod uwagę tą ustawę, no to byłoby to jak znalazł. No to było, ja z takim wnioskiem wystąpiłem wtedy, kiedy Polska wprowadziła kontyngent wojskowy do Iraku na prośbę zresztą naszych amerykańskich sojuszników, bo prezydentowi Bushowi zależało, żeby to wyglądało jak taka operacja społeczności międzynarodowej przeciwko Saddamowi Husseinowi, a nie prywatna wojna prezydenta Busha i wiceprezydenta Cheneya, o kto położy rękę na irackiej ordę. Mogliśmy oczywiście odmówić, ale wtedy byśmy się mogli narazić na retorsję ze strony amerykańskiej. Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie, jak myśmy was prosili, właśnie. Nie, no to teraz jak wy nas coś prosicie, to my też nie. Uważałem, jakby tacy tam należy szanować i jego prośby spełniać, ale można od razu było skierować prośbę o przysługę wzajemną. O, radio kręci, tak. Miałem na myśli wtedy właśnie taką obietnicę ze strony rządu amerykańskiego, że nie będzie wywierał na Polskę żadnych nacisków w sprawie żydowskich roszczeń majątkowych, które już wtedy się pojawiły i to w bardzo takiej nieprzyjemnej dla nas formie. I druga prośba to
polegała na uzyskaniu zgody Stanów Zjednoczonych. Tak samo, wiesz, wymusili śmierć Jezusa. No to co? No to Jezus powiedział, krew na was, że wy jesteście winni. Krew na was i na wasze potomstwo. Co to z tego im to przyszło? Co to im to dało, że oni siłowo zamordowali potajemnie, że tak powiem, bo od tego się zaczęło, Jezusa Chrystusa? Skoro oni byli prześladowani u wszystkich narodów i nie jedna taka jeszcze druga wojna światowa może być, bo przecież nie jeden Hitler może powstać. Nastąpiła, to znaczy, żeby Polska zamiast spłacać raty tego długu, przeznaczyła za zgodą swoich wierzycieli te pieniądze na modernizację i dozbrojenie armii. Argumentując, że armia polska jest częścią sił zbrojnych NATO i w dodatku jest rozlokowana na wschodnim skraju obszaru obrony NATO, więc to jest w interesie wszystkich członków paktu, tylko w interesie Polski. To by dało, oczywiście trzeba było jakieś tam zakupy robić w krajach wierzycielskich, żeby one też były zainteresowane, łatwiej taką zgodę od nich uzyskać, ale jeśli dobrze pamiętam, to taka konwersja mogłaby umożliwić wpompowanie w polski przemysł zbrojeniowy jakichś kilku miliardów złotych rocznie, więc inaczej by wyglądało Skarżysko-Kamienna i inne miasta związane z przemysłem zbrojeniowym, ale pan prezydent Aleksander Kwaśniewski, który wtedy był prezydentem, nie wpadł na ten pomysł, znaczy nie poprosił o żadną przysługę wzajemną prezydenta Busha, bo mu się wydawało, że jak będzieś mu się poblizywał, to ten go zrobi z wdzięcznością. Choroba taka na świecie. Albo przynajmniej pierwszym sekretarzem NATO. No ale go nie zrobił. W rezultacie Polska nic nie miała. Polska właściwie, to znaczy tylko agenci zostali wynagrodzeni. Amerykanie utworzyli taką firmę, Nur Corporation, no, która rozdzielała pieniądze dla agentów. W Polsce zajęła taka firemka, jeśli dobrze pamiętam, Kostrowski Arms. No i chyba jednorazowego użytku. No i potem, i na tym się skończyło. Więc jak... No i co, razu się boisz? Ten kontyngent z Iraku, no to publicznie... A no właśnie. Polska. No, a byś sobie zarobił. Albo jak wygrała, to gdzie są miecze, gdzie są łupy, gdzie są pranki, prawda? A jak przegrała, to kto ma stanąć pod ścianą, bo nie może być tak, że państwo... No i jutro to mogę przyjechać. Odpowiada za to. Głuche milczenie było mi odpowiedzią, bo się okazało, że to nie była żadna wojna. No. Nie przyjdź, go przyjedź tramwajem. Przegrać nie można. Ale, tak, no. No i pojadę sobie, kupię kawę najpierw, a potem dopiero przyjadę. To nie będzie taki, wiesz, rano. Bardzo nieprzyjemną, niebezpieczną, bym powiedział. No nie wiem. Dobra, ale to tyle. Ubiegłego roku Senat amerykański jednogłośnie przyjął akt numer 447. No, ty to w ogóle już taki jesteś, wiesz. I co jeszcze? No. Nie jesteś, ty jesteś cygan, a nie Żydek. Jaki Żydek? Jesteś cygan. Żydek, jak się poprosi Żydka, pójdź mile, to on pójdzie z tobą i dwie, a ty idziesz to dwa dni i wcale nie. No, także więc uświadom sobie, że mieszkasz na Pradze Południe i tam pełno cyganów jest. O czym my to mówimy? No, no na razie noc już jest, także po kawie. Mówiąc krótko, ale również dla narodu polskiego, dlatego, że naród polski w efekcie zadośćuczynienia żydowskim Rosjom Antwerp mógłby zostać we własnym kraju zepchnięty do roli narodu grubych. Gruby cygan i on mówi, że on Żydek jest, tak, on Żydek jest. Żydek to jest posłuszny, jest grzeczny, uczynny, a on to taki, wiesz, aby z kogo wyciągnąć, wy tego, a jest to niemożliwe. Były u szczytu powodzenia, wydawało się, że tę wojnę wygrywają. Rosja w każdym razie ją przegrywała. Już tam sztab generalny niemiecki szykował bolszewików i tak dalej. Tak, i... A, bo ta karta była nieodparta, to dlatego nie chodził internet. Ostatniego i tak dalej. Ale Niemcy spadli na pomysł odgrodzenia się od Rosji.
tej tam zepchniętej, odepchniętej na wschód, przy pomocy właśnie judeopolonii. To była, to miał być taki twór rozciągający się tak południkowo trochę, od Zatoki Ryskiej na północy do Odessy na południu, i obejmowałby te części, te gubernie rosyjskie dawne, które zostały do Rosji przyłączone w wyniku pierwszego rozbioru Polski, i gubernie przyłączone, te czarnomorskie, przyłączone do Rosji przez Katarzynę. Jeśli chodzi o etniczną stronę judeopolonii, no to tam dominowaliby Żydzi, około 4 milionów Żydów, około 4 milionów Polaków, Ukraińcy, Litwini, Białorusini, czyli tutejsi. Raz, dwa, trzy, cztery. Znajdowałyby się poza judeopolonią, to dominującym narodem w judeopolonii byliby oczywiście Żydzi. No i ta koncepcja nie została zrealizowana na skutek tego, że w 1918 roku Niemcy wojnę przegrali, ale potem odżywała w rozmaitych postaciach, między innymi w 1939 roku w postaci pomysłu tak zwanego Lublinlandu. To było takie coś w rodzaju takiego rezerwatu tam przez Niemców pomyślanego dla Żydów z generalnego gubernatorstwa. Jeszcze zanim tam pojawiła się koncepcja ostatecznego rozwiązania, ten Lublinland by się rozciągał od Siedlec mniej więcej na północy do Niska na południu. No takie poszerzone województwo lubelskie, tam Żydzi mieli być zgromadzeni czy tam stłoczeni w tym Lublinlandzie, no ale potem pojawiła się koncepcja ostatecznego rozwiązania, więc odstąpiono od tego. Raz, dwa, trzy, cztery. Brano pod uwagę kandydaturę profesora Bartla i profesora Estrechera. Może zobaczmy, może to wiki zadziała. Ale oni obydwaj odmówili. No i w końcu Hitler się zdecydował na utworzenie generalnego gubernatorstwa i 26 października 1939 roku generalna gubernia została. Raz, dwa, trzy, cztery. Że ty, cholera, nie masz mózgu. Tak jesteś po prostu prymitywny, masz ten mózg. Nawet nie masz pojęcia, że ty masz tam do zapłacenia na Pleju 1600 zł. I jeszcze będzie około, no, z 5 dni, bo ona powiedziała, że 10 dni, 5-6 dni jeszcze ten Play będzie chodził. Potem jak się to nie zapłaci 1600 zł, a ty chcesz po prostu jakieś pieniądze, ty się puknij po prostu w łeb. To pójdzie do twojego domu, pójdzie do twojej matki i będą chcieli, żeby zapłacić 1600 zł. Potem dojdzie jeszcze jakieś 600-800. Nabrałeś tych telefonów i ty chcesz pieniądze. Ty weź się zastanów. Ja mam na swój T-Mobile zapłacić 1100 zł. Do Orange 400 zapłacić. Tu jeszcze są pożyczki do zapłacenia. 1850 za jedną i już minął termin. Za drugą 1300. To nikt nie jest w stanie tego zapłacić. Dlatego ja czekam nagminnie, aż ten spadek przyjdzie. A ty jako ta zakała, no po prostu jako ten czubek, który nic nie rozumie, po prostu ja ci wysłałam te 80 zł, ale mówię ci jeszcze raz, mam do tyłu, bo muszę dać poniedziałek, przyjdzie pani Bożenska, 575 zł z prowident za kolejną ratę, czego nie ma, bo po prostu i tobie 80 i tutaj, ale liczę, że może z tego sądu przyjdzie w tym tygodniu, czy jakoś tak. A ty chcesz pieniądze. Czy ty jesteś normalny? Ty weź się puknij w łeb. Taki jesteś jaki Mareczek.
Mareczek też myśli, że tu pełno jest pieniędzy. No skąd te pieniądze? I z czego te pieniądze? Mareczek też myśli, bo on wie, że ja tutaj jestem, że ja i tam jadę i że z tego pełno jest pieniędzy. Mareczek tak myśli. No, on myśli, że ktoś jemu olej przyniesie, że ktoś kurczaki kupi, że i taki czubek. Strasznie głupi jest ten Mareczek. Ja to nie wiem, że ma pod 50 lat prawie i taki ten Mareczek głupi jest. No po prostu debil. No, nic na to nie poradzę, ale ja powiedziałam mu, że może 20 zł ode mnie dostać, jak kupi mi kawę za 8, za 9 zł w Tesco Extra. Oczywiście, że się nie wybrał do Tesco Extra, bo jemu ciepło w dupę grzać, a ja chciałam mu tu coś pokazać i by sobie coś zarobił. A że on jest taki głupi, nie orientuje się w sytuacji i myśli, że pełno jest pieniędzy i w dupę niech się pocałuje. To jest, zresztą warto przytoczyć w związku z tym taką rozmowę, którą relacjonuje w swoich pamiętnikach Hipolit Korwin-Mileski. Otóż w 1919 roku, kiedy była konferencja pokojowa w Wersalu, on uczestniczył w takim śniadaniu u hrabiego Orłowskiego w Paryżu, w którym brał udział Rothschild. No i Rothschild w rozmowie z tym gospodarzem, czyli hrabią Orłowskim, powiada jemu tak, panuje takie... Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Ja to tutaj taki długi SMS... No, dałam temu Podczaszkowi, że po prostu i taki dziad ciągle wychodzą, nie mogą wyjść z tej budowy. Izraela wtedy jeszcze nie było, ale on używa na określenie diaspory żydowskiej. Cały Izrael ma identyczny pogląd. To jest kwestia honoru Izraela. I powiada tak, że dopóki ten pan, pana myśli Romana Dmowskiego, ale nie wymawia tego nazwiska, tylko ten pan, dopóki ten pan będzie schodził w skład delegacji polskiej na konferencję pokojową w Wersalu, to Izrael traktuje to jako policzek zmierzony w siebie. No i powiada, my znamy wasze cele i wszędzie nas spotkacie. Wy nas spotkacie na drodze do Gdańska, na drodze do Wilna, na drodze do Lwowa, na drodze do Śląska Pruskiego, mam miał na myśli Górny Śląsk, na drodze do Śląska Cieszyńskiego. Wszędzie nas spotkacie. Chciałbym, żeby pan wiedział. Gdzie on tu jest? O! Diaspora żydowska, zwłaszcza tak... Na dwie karty, bo są przyklejone, ale on tu jest nowy. Teraz o tak, on ile jeszcze? 72 baterii, nawet nie schodzi. Teraz tak. No, ale no, stanowisko Stanów Zjednoczonych dzięki między innymi Ignacemu Paderewskiemu, który przyjaźnił się towarzysko z prezydentem Wilsonem, było takie, no 13 punkt prezydenta Wilsona, Polska wolna z dostępem do morza, przesądzał sprawę, bo tak naprawdę to Stany Zjednoczone tam miały decydujący głos na konferencji. Nie, ona wyjątkowo duży jest, ale bateria trzyma, w ogóle było doładowane, patrzę się dopiero 71, nie? Te żydowskie postulaty częściowo... No chodzi przepięknie i po prostu tego. ...narzucenia w Polsce tak zwanego traktatu mniejszościowego. To znaczy upoważnienia społeczności międzynarodowej konkretnie. No ja do siódmej jestem. No, nad Polską, czy za 4 słowa oddam, ale tu piszę tak dużo drożej, przecież wiadomo. No dobrze, ja przecież wiem. A to nowy jest, on tak leży i po prostu. Ja to mam. Ile mi się poddawało tych telefonów? Chyba z 7 przydało. Na pożyczki. Na pożyczki. Podczas jarmarku jakiś Żyd popijany. Dobra, no zastanawiamy się. Polakiem, można sobie folię przykleić za 20 zł na centralnym, znaczy w centrum samym, albo gdziekolwiek. I wtedy nawet jak on upadnie, to się nie pobije. Tak mówią. Tak mówią. Taką, tak. Nawet nie koniec, przyklej cokolwiek. Ale hartowana też, tylko nie wiem jaka to różnica. Bo mówi hartowana, ale mówi, że zwykłą folię przykleją. Ochronna. A jaka to różnica? No, że nie brudzi się ekran taki bardzo. No właśnie. No. No właśnie.
inne te. Szefem protokołu dyplomatycznego. No bardzo się ładnie. No i on, rząd francuski, który był gospodarzem konferencji, chciał nadać aktowi podpisywania tego traktatu taką uroczystą okazję. W związku z tym zamówili u fabrykanta specjalny papier na sporządzenie tego tekstu traktatu. Fabrykant się zobowiązał, że większej arkuszy tego papieru nie wyprodukuje nigdy i tak dalej. No więc urzędnicy sporządzili tekst traktatu, a żeby ceremonia podpisywania przebiegała sprawnie, to rząd francuski zwrócił się do rządów państw uczestniczących w konferencji i do ministrów spraw zagranicznych, wtedy to byli ludzie przeważnie z arystokracji, żeby nadesłali pieczęcie państwowe i pieczęcie herbowe tych ministrów spraw zagranicznych, żeby zawczasu je poprzybijać na laki, tam żeby sama ceremonia podpisywania. No i tak się stało, ale pan Kaszta poprzybijał te pieczęcie na chybił trafił i w ten sposób zniszczył jedyny, unikalny egzemplarz tekstu traktatu. Na szczęście fabrykant okazał się nieuczciwy. Znacznie więcej tego papieru produkował, no więc już przymknięto na to oko, sporządzono drugi egzemplarz traktatu wersalskiego. Urzędnicy, już pan Dukasta został obsunięty od wszystkich czynności, urzędnicy poprzybijali pieczęcie tam, gdzie trzeba. No i nastał dzień uroczystości podpisania traktatu. Scenariusz przewidywał taki ceremoniał, że jak pierwsza delegacja wezwana przez premiera Clemenceau alfabetycznie zbliży się do podpisania traktatu, to pan Dukasta ma naciskać guzik dzwonka elektrycznego połączonego z baterią artylerii w Parku Wersalskim i bateria rozpocznie salut, który będzie trwał cały czas. No ale pan Dukasta się zapatrzył, zasłuchał, zapomniał. I Clemenceau wywołał pierwszą delegację. Cisza absolutna, no już nie można było ceremonii przerwać, wywołuje następne delegacje. W absolutnej ciszy się odbywa podpisywanie traktatu, aż wreszcie zawołał La Polonii. I Roma Dmowski z latym paderewskim się zbliżył do stołu prezydenta, bo pan Dukasta sobie przypomniał, dzwonku nacisnął i wtedy dopiero salut się rozpoczął. Także Polska została powitana. Dzięki roztargnieniu tego człowieka została powitana specjalnie. Jeszcze wróciwszy się do kwestii Polonii. Czy nie uważa pan, że akurat wtedy jakby nasiliła się kampania antypolska, bo niektórzy wczoraj nagle zauważyli, że mamy do czynienia z jakimś antypolonizmem ze strony Żydów, a bardziej wnikliwi obserwatorzy zauważyli, że już dużo wcześniej ta kampania i co gorsza, nie było to jakaś dzieło jakiś tam, powiedzmy, marginesu, tylko często rabin Izraela, to ja już tutaj właśnie mówię do tego słynna wypowiedź szefa kongresu Kurczatka pisałam, bo on też tak światowego nawet serio, to 20 zł, a to to coś chce, ale on nie ma zielonego pojęcia, że ile tutaj jest do opłacania, albo ten twój ten cały T-Mobile, tam trzeba zapłacić 1100 zł jeszcze, to więc mówiłam, żebyś przyszedł, to byśmy coś tutaj mogli załatwić i tak dalej, i tam by 500, 600, 700, 800 zł było. No, z myślą o tym telefonie, a ty nic nie myślisz, a na odwrotkę ty myślisz, że jeszcze coś tu wisisz, jeszcze coś tu wisisz, to jeszcze i Lipska tam coś jeszcze myśli, snuje, bo myśli, że tu jest bardzo dużo pieniędzy. Raz pamiętam, że ty myślałeś, że tu jest dużo bardzo pieniędzy. Tak, ja nie wiem, jakiś taki sposób myślenia, muszę ci powiedzieć i zagwarantować, że jest całkiem odwrotnie, jak ty myślisz, mało tego, jest nie tylko 1100 zł tutaj na tym, ale jest strasznie dużo pieniędzy gdzie indziej do zapłacenia. I w związku z tym ani ciebie nie było, ani ty nie myślisz o tym, ta infolinia stanie na tym mobilu. To więc na miesiąc czy na dwa tam będzie jakieś przerwy, to wcale nie będzie działało. A może też i dlatego, że po prostu masz bardzo płytkie myślenie. Nie jesteś żadnym Żydem, bo z Żydem to się można dogadać, a z Cyganem to ty tylko chcesz. Cygan też nie weźmie kanapki. Cygan też tylko chce pieniądze. A że jesteś na Pradze Południe osadzony, to nic dziwnego, że na ulicy Igańskiej pełno Cyganów się kręci, a ty z nimi. Także nic tam nie jest to dla mnie dziwne.
Ja mam taką wiedzę, że ja na odległość wszystko widzę, ale że ty nie domyślasz się pewnych rzeczy dla swojego własnego dobra, to więc właśnie tak się stanie, że spadniesz z gałęzi, na której siedzisz. No, i myślisz. Mówiłam ci, dam ci dwie dychy, jak kupisz tą kawę i mógłbyś się domyśleć, o co chodzi. A ty myślisz, tak samo jak takie dziecko niepełnosprawne, że tu jest bardzo dużo pieniędzy, bo na drzewie się urodziło. No, ja specjalnie poszłam na zlecenie i to, bo jeszcze akurat się domyślił ten Bielecki, bo są potrzebne na coś, a ty myślisz, że tu jest bardzo dużo pieniędzy. Ty się puknij w łeb. No niestety, nie jesteś inteligentny i po prostu nie dość, to nawet nic nie robisz. Siedź sobie tam, no siedź. Kiedy to pojawił się na Stanach Zjednoczonych, głównie wśród tych organizacji przemysłu Holokaustu, pojawił się taki dziwny zarzut pod adresem narodu polskiego, właśnie całego narodu, nie jakichś Polaków czy polskich środowisk, tylko narodu. Ja mówię do tego Mareczka, wiesz, że on ciągle myśli, że mu Elżbieta przyniesie pieniądze. Tak nastawieni są ludzie i są tak strasznie prymitywni, że Elżbieta przyniesie mu pieniądze, wiesz, i ciągle w to wierzy. A Czubek jest jak cholera. Czubek jest jak cholera. Sprawa się wyjaśniła w 94. No, a przecież wiesz. Zwróciło się z takim listem do ówczesnego sekretarza Czubek jest jak cholera. Ostrzegł rządy środkowej Europy, że jeżeli nie zadośćuczynią żydowskim roszczeniom majątkowym, to stosunki Stanów Zjednoczonych z tymi krajami się pogorszą. Ponieważ w tym czasie już wszystkie państwa środkowej Europy na pierwsze miejsce listy swoich priorytetów politycznych wpisały intencje przystąpienia do NATO, a Stany Zjednoczone są politycznym kierownikiem NATO, to zapowiedź pogorszenia stosunków mogła oznaczać szlaban do NATO. Taki list nie został wysłany, o ile wiem, ale nastąpił przeciek do amerykańskiej prasy trykowiskiej. A to jest, dobrze. No i rząd polski zrozumiał aluzję. I w 90. Nie wiem, czy to wyszło, czy to nie przeszło. Do Sejmu projekt ustawy o stosunku państwa do międzynarodowych żydowskich, która zawierała przepisy o transferze majątkowym, szacowanym gdzieś na około 7-8 miliardów dolarów w nieruchomościach, dla 9 istniejących gmin żydowskich w Polsce i dla organizacji restytucji mienia żydowskiego w siedlowym domu. I ta ustawa weszła w życie w 1997 roku i jest realizowana. Jeszcze zanim ta ustawa weszła w życie, ale już po jej uchwaleniu, ówczesny sekretarz Światowego Kongresu Żydów, Israel Singer, powiedział, no to dobrze, ale przecież jeszcze jest mienie... I teraz dobrze już. No i jeżeli Polska nie zadośćuczyni tym roszczeniom odnoszącym się do tego mienia, to będzie upokarzana na arenie międzynarodowej. No i takie podchody. I druga taka sama, nie chcę przesłać. A taką datą graniczną, która doprowadziła do eskalacji tego antypolonizmu i do jego upokarzania, to jest rok 2000. Ówczesny kanclerz niemiecki Gerhard Schröder w jednym ze swoich przemówień w roku 2000 powiedział m.in., że okres niemieckiej pokuty dobiegł końca. Co oznaczało, że Niemcy już nie będą przyjmowały żadnych cuplik odszkodowawczych od nikogo. Widocznie w Niemczech uznano, że 100 miliardów marek dla tych organizacji przemysłu Holokaustu i dla Izraela, nie licząc dostaw okrętów podwodnych i innego sprzętu wojskowego dla Izraela, to wystarczy. Zresztą, co tam myśleli w Niemczech, to ja nie wiem, w każdym razie tak powiedział. To ta deklaracja kanclerza Schrödera stwarzała zupełnie nową sytuację dla strony żydowskiej, bo celem niemieckiej polityki historycznej od samego początku było takie stopniowe, bo to delikatna operacja jest, zdejmowanie z Niemiec odpowiedzialności za II wojnę światową. Celem żydowskiej polityki historycznej jest zagwarantowanie możliwości materialnego eksploatowania Holokaustu. I jeżeli Niemcy już odmawiają przyjmowania suplik, no to trzeba było skoordynować
żydowską politykę historyczną z polityką historyczną niemiecką w taki sposób, żeby znaleźć winowajcę zastępczego, na którego w miarę zdejmowania odpowiedzialności z Niemiec by się tę odpowiedzialność przerzucało i jego się będzie eksploatowało. Polacy myślą, że wszystko za darmo będą mieli, bo wiesz, bo im Ameryka da i tak dlatego, wiesz, się strasznie zawiedli, a teraz co tam dalej będzie, to nie wiadomo. Jak ten człowiek pięknie wyjaśnia, o co tutaj chodzi, jak on wyjaśnia, widzisz, o co tu chodzi, on wyjaśnia. Duży znak zapytania nad tym, czy w polskich służbach specjalnych nie działają różnego rodzaju agenci wpływu, chociażby z Federacji Rosyjskiej, czy z innych. Pan minister pewnie ma większą wiedzę, który jako praktyk, jak sądzę, nie nawet tylko ich rozpoznawał, ale eliminował. Nie działają, to nie mogę nic o tym powiedzieć publicznie, ani prywatnie. Ale mogę podać przykład z audytu, który był omawiany publicznie już od 2 lat. Kiedy weszliśmy do służby kontrwywiadu wojskowego, przeprowadziliśmy taki audyt otwarcia, raport otwarcia i potwierdziły się te wszystkie publikacje, doniesienia prasowe, medialne o współpracy, o kontaktach SKW właśnie z Federalną Służbą Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. I w związku z tym też zostało złożone zawiadomienie do prokuratury już kilkadziesiąt miesięcy temu. Śledztwo się toczy. Zostali przesłuchani osoby z byłego kierownictwa. Postawiono im zarzuty, czyli te nasze zarzuty, domysły zostały uprawdopodobnione przez prokuraturę. I teraz czekamy na akt oskarżenia, który zostanie przesłany do sądu. Ja przypomnę tylko, że sprawa dotyczy kontaktów pomiędzy funkcjonariuszami SKW a rosyjską FSB po 2010 roku. Strona przeciwna, byłe kierownictwo SKW tłumaczyło, próbuje wytłumaczyć się, że te kontakty dotyczyły wycofania polskich wojsk z Afganistanu. Ja mogę zdecydowanie podkreślić, bo przeglądałem te materiały, że ta umowa pomiędzy SKW a FSB nie dotyczyła wycofania wojsk, tyle to mogę powiedzieć, wycofania wojsk z Afganistanu, że była bardzo rozległa. I można powiedzieć, że służba rosyjska była traktowana jak służba sojusznicza. A był to okres po tragedii smoleńskiej, kiedy następował tak zwany reset polityczny czynników rządowych i jednocześnie takie otwarcie ze strony kontrwywiadu wojskowego. Ale tak jak czytamy też w doniesieniach prasowych, podobne działania były też czynione w służbach cywilnych. Myślę tutaj o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, bo tak jak czytałem w jednej z publikacji, też były takie kontakty, taka współpraca i nowe kierownictwo ABW po 2015 roku też czyniło takie postępowanie, audyt, raport i niestety nie wiem, na jakim to jest etapie. Ale ta sprawa też jest, powinna być wyjaśniona, zwłaszcza w sytuacji, kiedy Federacja Rosyjska wzmaga swoje takie nastawienie bardzo groźne wobec sąsiadów, bo i zarówno agresja na Ukrainę, wcześniejsza też agresja na Gruzję, jak i potencjalne zbrojenia. Mieliśmy ostatnio sygnały medialne o rozmieszczeniu w obwodzie kaliningradzkim nowych rakiet Iskanderów. Świadczy to o takim agresywnym charakterze tego państwa. Tak więc służby specjalne są tymi newralgicznymi gałęziami państwa, które nie powinny być podatne na żadne wpływy. Ani z zachodu, ani tym bardziej ze wschodu.
też w tym procesie oczyszczania służb specjalnych z różnego rodzaju agentów wpływu, no, takim bardzo wymownym symbolem, bo symbole mają niezmiernie duże znaczenie, był fakt, kiedy to w grudniu 2015 roku publicznie o nas jako odbiorców dobiegła taka informacja, że kiedy MON i Żandarmeria Wojskowa weszli do Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO w Warszawie, to wówczas tam na ścianie nie wisiało godło. Godło Polski wisiało gdzieś za żaluzjami, a w centralnym miejscu co wisiało? Herb FSB. Tak, zgadza się. Ja byłem jedną z osób, która...